Basiu, spotykamy się na premierze drugiego sezonu serialu Znaki. Opowiedz, jak wrażenia, bo już miałaś okazję widzieć dwa pierwsze odcinki. Jestem bardzo mile zaskoczona. Zresztą byłam bardzo zaciekawiona i zaskoczona pierwszym sezonem. Jak dostałam informację, że pojawię się w drugim sezonie, to z dużym zaciekawieniem obejrzałam ten pierwszy sezon. Potem otrzymałam odcinki drugiego sezonu i z ogromną ciekawością też przeczytałam je bardzo wnikliwie, więc ja jestem bardzo zadowolona, że jestem częścią tego projektu i po dwóch odcinkach mam taki niedosyt i chciałabym zobaczyć, jak biegnie dalszy ciąg historii. Opowiedz o swojej bohaterce, jako że jesteś tutaj nowa, dopiero widzowie cię poznają. Co to jest za postać? Bo jest taka chyba dość nieoczywista, jak pokazują dwa pierwsze odcinki. Tak, ja dostałam tę możliwość zagrania roli Kai. Jest to młoda, bardzo ambitna kobieta, która współpracuje w duecie z Twerskim, też bardzo podejrzanym bohaterem w tym drugim sezonie. Było to bardzo dla mnie ciekawe zadanie aktorskie, bo zwykle dostaję takie bohaterki do grania, które można polubić, które zyskują po jakimś tam czasie sympatię albo od pierwszego wejrzenia. Tym razem może być inaczej. Ta postać z pozoru jest, że tak powiem, pozytywną postacią, miłą, ale koniec może być zaskakujący dla widza. Co było dla Ciebie najtrudniejsze w tej roli? Był w ogóle jakiś taki aspekt, który tak, gdy przeczytałaś scenariusz, to się zastanawiałaś, aha, oho, dobra, to będzie trudne? Tak, było bardzo dużo takich emocjonujących, trudnych technicznie scen. Natomiast tutaj pod okiem reżyserów nie było to aż tak bolesne, jak zakładałam. Było to bardzo ciekawe, nowe doświadczenie aktorskie dla mnie, z tym większym apetytem jakby podjęłam się tej roli. Wydaje mi się, że też Kuba Miszczak szczególnie nauczył mnie bardzo dużo od strony właśnie takiej technicznej i aktorskiej i okazuje się, to jest po raz kolejny potwierdzenie, że oszczędność jest w cenie i tego się nauczyłam właśnie przy okazji pracy nad drugim sezonem Znaków. Troszeczkę może wybiegając do przodu i tak bardziej przekazując to, co ja odczytuję z Twojej postaci, to będzie taka troszeczkę manipulantka, bo widzę, że może mieć taki wpływ na postać graną przez Michała Czerneckiego, że tak troszeczkę się tutaj flirtuje, uśmiecha, puszcza do niego oko. Mogę jedynie zdradzić, że ta bohaterka będzie używać różnych środków, żeby zyskać sympatię i uwagę Błażeja Nieradki, czyli postaci, którą gra wspaniały Michał Czernecki. Wydaje mi się, że to jest wystarczająca informacja, bo nie chciałabym widzom za dużo zdradzać. Historia jest bardzo ciekawa, są w bardzo taki niezwykły sposób kręcone te sceny, więc wydaje mi się, że ten drugi sezon nie zawiedzie podobnie jak pierwszy. Właśnie, to co jest najbardziej chyba uwodzicielskie dla mnie z perspektywy widza, to jak tutaj twórcy oraz oczywiście wy, aktorzy, potraficie mieszać gatunki. Z jednej strony trochę dramatu, thriller, ale przede wszystkim też dużo komedii tutaj jest. Tak, ale okazuje się, że ta komedia wychodzi przy okazji. Jeżeli się silimy na jakąś komedię, właśnie jakieś sceny śmieszne i chcemy być, że tak powiem, na siłę śmieszni, to różnie wychodzi. Bardzo często to bywa tak, że jakaś sytuacja nas obnaża albo bywa żenująca, że tutaj w te sceny był wpisany taki żart sytuacyjny, który przebija się przez ekran i to jest świetnie poprowadzone, szczególnie mam w pamięci po dzisiejszym pokazie sceny z kandydatem na burmistrza, jednym z dwóch w zasadzie, bo to już nie jest w zasadzie po tym pokazie tajemnicą, że tych kandydatów będzie dwóch. Czego widzowie mogą spodziewać się po drugim sezonie Znaków? Myślę, że coraz jeszcze więcej zaskoczeń, jeszcze więcej rozwiązań i jeszcze więcej zagadek. Jakby jest to tworzone w duchu właśnie takim kryminalno-obyczajowym. Można powiedzieć, że jest to też thriller, więc te gatunki są tutaj jakby bardzo świadomie wykorzystywane i widz, który lubi taką formę, myślę, że nie będzie zawiedziony. To w jakich projektach jeszcze w najbliższym czasie, oczywiście poza Znakami, będziemy mogli Cię zobaczyć? Szykuje się coś nowego? Tak, jakby teraz skończyły się projekty, nad którymi pracowałam jesienią i mówię tutaj o Stuleciu Winnych. Właśnie wkrótce wychodzi drugi sezon, więc dla mnie to też jest ciekawe zadanie aktorskie i wyzwanie, bo gram bohaterkę, która jest dużo ode mnie starsza.
i całkiem możliwe, że będę kontynuowała rolę w kolejnym sezonie, więc to jest dla mnie bardzo obiecujące i takie cieszę się po prostu na to. Skończyliśmy też zdjęcia do Lepszej Połowy i tam miałam okazję zagrać sympatię serialowego Borysa, czyli postaci, którą gra Piotr Adamczyk. Bardzo się cieszę z tego spotkania i cieszę się też na współpracę ponowną z Chrisem Rusem. No i jeżeli jestem już przy Chrisie Rusie, no to Domowe Rozgrywki to jest miniserial dla stacji Polsat. I spodziewać się będzie można tej realizacji w kwietniu. Więc dzieje się. Teraz jest taki moment, że trochę łapię oddech i czekam, co przyniesie ten kolejny sezon.